Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Bida. Fragment wywiadu z komisarzem Sebastianem R., śledczym Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, udzielonego przez niego 20 marca 2021 roku internetowemu Radiu Crime. Zaskoczyła mnie pani tym pytaniem. W ciągu całej mojej kariery brałem udział w setkach różnych akcji. Ale mam. Oczywiście, że mam za sobą kilka takich momentów, które szczególnie głęboko zapadły mi w pamięć. I naturalnie jestem gotów podzielić się owymi wspomnieniami z panią i z naszymi słuchaczami. Te wydarzenia miały miejsce względnie krótko po tym, gdy Jaruzelski zniknął już z ekranów, a upadły ustrój pozostawił po sobie masy błądzących we mgle sierot, do grona których w pewnym sensie ja też się zaliczałem. Nie muszę chyba i też nie mam zamiaru zbyt dużo napominać o tym, jak wyglądała rzeczywistość polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w okresie transformacji. O wielu wspomagających pracę udogodnieniach, w szczególności o specjalistycznym sprzęcie, bez którego policjant nie może się dziś obejść. Mogliśmy wtedy tylko pomarzyć. Za obraz naszej codzienności niech świadczy fakt, że w 1991 roku, gdy zasiliłem szeregi Wydziału Kryminalnego, w całej wrocławskiej komendzie wojewódzkiej, a warto wspomnieć, że budżet, który otrzymywała nasza komenda, z pewnością do skromnych nie należał, było 5 komputerów i 2 drukarki, ośmioigłowe. Do tego wciąż się zacinały. Kiedy już przychodziło mi sporządzić jakiś dokument, wolałem zrobić to na maszynie do pisania, których na szczęście wciąż było pod dostatkiem lub podręcznie. I zwykle czyniłem to na ostatni z wymienionych przeze mnie sposobów, o ile udało mi się znaleźć jakiś skrawek papieru i piszący długopis. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że aby móc pracować w oświetlonych gabinetach, spalone żarówki zastępowaliśmy przyniesionymi z domu. Nawet mydło i papier toaletowy, używane przecież w pracy na co dzień, byliśmy zmuszeni kupować sobie sami. Podobnie jak zagubione czy znoszone elementy umundurowania. Na szczęście ja, jako utajniony pracownik policji, mundur zakładałem rzadko, na co dzień pełniąc obowiązki w ubraniu cywilnym. Do skrajnych przypadków należy zaliczyć sytuację, kiedy wychodziliśmy w rejon z pustymi magazynkami. Ale i one się zdarzały, aczkolwiek nie znajdziecie Państwo tym wzmianki w żadnych dokumentach. Wraz z upadkiem Rzeczpospolitej Ludowej wszystko się posypało i trzeba było układać to od nowa. Wszystkiego też brakowało, w szczególności doświadczonych w kryminalnej robocie kadr, autorytetów. Kto mógł, w obawie przed zmianami odchodził na emeryturę. Najbardziej doskwierało mi to, że jako młody gończy wielu rzeczy musiałem uczyć się sam. Nie, żebym tęsknił za komuną, absolutnie. Na szczęście za młody chyba jeszcze byłem, by się z nią obyć na tyle, aby później darzyć ją sentymentem. Powiem więcej. Gardziłem tym systemem, nienawidziłem go do szpiku kości. Ale to, co wydarzyło się krótko po jego upadku, boleśnie odbiło się na losach zwykłych obywateli. Ci najbardziej ucierpieli w tym zamieszaniu. Niektórzy przecież, bezimienne ofiary gigantomanii, do dziś noszą głębokie rany na umyśle. Na szczęście wtedy ja, podobnie jak wielu moich ówczesnych kolegów, nie byłem tak skapcaniały, jak jestem teraz. Miałem 20 kilka lat, mnóstwo energii, temperamentu i wiary w lepszą przyszłość. Byłem szybki w ocenach i reakcjach, ale sygnałem również z umiejętności ukrywania emocji, nawet w najtrudniejszych momentach. Dysponowałem także kilkoma cechami, które szczególnie cenili sobie moi przełożeni. W przeciwieństwie do innych policjantów byłem kontaktowy, otwarty na współpracę, dumny i pewny siebie, a co najważniejsze uczciwy. Czasami zarzucano mi, iż jestem w gorącej wodzie kąpany, lecz osobiście twierdzę, że to między innymi dzięki temu większość podejmowanych przeze mnie działań przynosiła zamierzony skutek.
z reguły wychodziło na moje, choć muszę przyznać, że w tamtym okresie moja wiedza była jeszcze nikła i wielu rzeczy dopiero się uczyłem. Nieszczególnie też się tym przejmowałem. Może zabrzmi to nieco chełpliwie, ale patrząc na siebie z perspektywy czasu, porównałbym ówczesnego siebie do bohatera jednej z tragedii Szekspira, który twierdził, że nawet zamknięty w skorupce orzecha wciąż czułby się władcą nieskończonych przestrzeni. Mocne, prawda? Ale tak właśnie było. Raczej nie bez powodu koledzy wołali wtedy na mnie Samson. Niestety, z upływem lat uleciało to ze mnie. Gdybym wciąż był taki jak dawniej, to mój konflikt z komendantem Dębskim, w obliczu którego zostałem zmuszony do przejścia na emeryturę, zdążyłby zakończyć się już tym, że zwyczajnie dostałby on po mordzie. Ta robota potrafi jednak zmienić każdego. Ja do dziś spotulniałem, przygasłem, ale nie o tym przecież miałem opowiadać. W pierwszej połowie lat 90. byłem jedynym pracownikiem sekcji poszukiwań celowych podległej Wydziałowi Kryminalnemu Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Tak, jedynym pracownikiem jednoosobowej sekcji. Moim zadaniem było namierzanie osób wytypowanych do zatrzymania ze względu na ich przestępczą działalność. Niestety na co dzień, ze względu na braki kadrowe, zajmowałem się zwyczajną kryminalną robotą. Oczywiście solo. To był właśnie największy minus mojej pracy, choć dla mnie był to wtedy plus. Przede wszystkim ze względu na to, że nie musiałem troszczyć się o partnera. I analogicznie, nikt też nie troszczył się o mnie. Przebywając w rejonie, musiałem więc szczególnie na siebie uważać. Zapewne nie byłbym w stanie policzyć, ilu moich kolegów z tamtych czasów zginęło w trakcie pełnienia służby. Do dziś najbardziej żałuję śmierci Pawła Adamskiego, mojego serdecznego przyjaciela, z którym poznaliśmy się jeszcze w szkole policyjnej. W trakcie legitymowania podejrzanego na klatce schodowej w jednej z kamienic przy Jedności Narodowej nieopatrznie oparł się o zbutwiałą balustradę, a jego klient wyczuł w tym swoją szansę. Faceta oczywiście później znaleźliśmy, poszedł siedzieć na długie lata, ale Pawła wciąż mi brakuje. Też pracował wtedy solo. Jego partner kilka tygodni wcześniej odszedł ze służby po negatywnej weryfikacji. Podobnie jak wielu innych, którzy nie widzieli dla siebie przyszłości w policji. To były czasy, kiedy przestępczość gwałtownie wzrosła. Po całym kraju rozlazły się bandyckie hordy, dzieląc jego terytorium na własne strefy wpływów. Przez Polskę, śladem za republikami upadłego ZSRR, przewinęła się fala bandytyzmu, haraczy, wymuszeń, porwań, zabójstw i zuchwałych kradzieży. Niebywale rozrosła się szara strefa i zjawisko korupcji. Przybyło przemytników, handlarzy narkotykami i narkomanów. Na ulicach coraz częściej spotykało się postacie tak powykręcane od ćpania, że teoretycznie można było nimi wiercić studnie. Zresztą problem narkomanii nasilił się wtedy w wielu krajach Europy. O dziwo, przez jakiś czas Dolny Śląsk pozostawał wyjątkiem. Bronił się dzielnie, lecz niestety nie trwało to zbyt długo. Również Wrocław stał się miastem ponurym i brudnym, choć podobnie jak wielu moich znajomych uważam, że klimat do życia panował w nim wtedy lepszy niż teraz. Ludzie byli jakoś bardziej ze sobą zżyci. To nieowiany złą sławą, na pierwszy rzut oka brzydki oraz kojarzony z biedą i patologią Trójkąt Bermudzki, składający się z rejonu zamkniętego ulicami Pułaskiego, Traugutta i Kościuszki, był szczególnie niebezpieczny. W latach 90. były w tym mieście miejsca o wiele gorsze. Część dzielnicy Fabryczna, a w szczególności okolice ulic Góralskiej i Robotniczej, tam dopiero się działo. Dziś połowa tamtejszej bandyterki od dawna gryzie ziemię, druga połowa wciąż odsiaduje wyroki, a do skazania wielu z tych osobników przyczyniłem się osobiście. W tym kontekście warto wspomnieć o jeszcze jednym rejonie, wysuniętej na południe miasta Klecinie, gdzie bandyci regularnie ukręcali sobie nawzajem łby. Początek lat 90. to był okres, kiedy stale mieliśmy ręce pełne roboty. Na szczęście, gdy szok minął, Wrocław zaczął powoli podnosić głowę. To był upalny lipiec 1994 roku, a za każdym razem, gdy wspominam tę historię, najpierw pojawia mi się przed oczami twarz pewnego człowieka, którego miałem w tamtym czasie przyjemność znać. Nazywał się Julian Broniewski, był naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej oraz moim dobrym przyjacielem. Dziś niestety już go nie ma na świecie. Zanim go opuścił, długo toczyła go pląsawica Huntingtona. Póki żył i kierował wydziałem, świetnie mi się z nim pracowało i zawsze dobrze się dogadywaliśmy. Ale pozwoli pani, że przejdę w końcu do sedna. Tamtego dnia, na chwilę przed południem, kiedy stojąc nieopodal wejścia do komendy paliłem papierosa, zauważyłem opuszczającego jej gmach Broniewskiego. Szybkim krokiem kierował się do stojącego nieopodal radiowozu.
Towarzyszył mu młody sierżant prewencji w charakterystycznym tej formacji czarnym mundurze i czapeczce z daszkiem. Zagaiłem ich wtedy. Zapytałem, dokąd tak pędzą, a Broniewski, gdy tylko mnie ujrzał, stwierdził, że bardzo się cieszy na mój widok, bo mogę mu się przydać. Zapytał, czy mam przy sobie broń, a usłyszawszy z moich ust pozytywną odpowiedź, polecił mi zabrać się razem z nimi. Trochę popsuło mi to plany, ale cóż. Z przełożonymi się nie dyskutowało, a tym bardziej z Broniewskim, który nie znosił malkontentów. Chwilę później pędziliśmy już na sygnale przez miasto, a jadące przed nami auta posłusznie, choć niezbyt subtelnie, ustępowały nam miejsca. W trakcie jazdy dowiedziałem się, że podążamy na interwencję, a jej powody poznałem z opowieści siedzącego za kierownicą sierżanta. Otóż dyżurny z komisariatu fabryczna otrzymał informację, że jakiś pijany mężczyzna skatował i prawdopodobnie udusił pracownicę kuratorium, po czym zabarykadował się w mieszkaniu. Kobieta, przypuszczalnie na wniosek szkoły, przyszła sprawdzić, w jakich warunkach żyła zamieszkująca tam rodzina. Agresor po tym, jak skończył się nad nią pastwić, wziął swojego 5-letniego syna jako zakładnika, a przybyłem na miejsce policjantom zakomunikował, że żąda rozmowy z małżonką. Dyżurny kilkukrotnie telefonował do firmy, w której pracowała, ale nikt nie odbierał telefonu. Wysłano więc po nią radiowóz, lecz nie przyniosło to rezultatu. Tego dnia nie dotarła do pracy, co dla jej pracodawcy ponoć nie było czymś niezwykłym. Wszyscy zachodziliśmy wtedy w głowę, o czym sprawca zamierzał z nią porozmawiać, ale cóż. W każdym razie dla nas trwała wtedy walka z czasem. Gnaliśmy przez miasto, zamierzając jak najszybciej wydobyć z tego mieszkania, być może żywą jeszcze pracownicę kuratorium i uratować chłopca. Jeszcze w trakcie jazdy Broniewski oznajmił mi, że zna sprawcę. W swojej karierze dwa razy wsadził go za kratki. Opisał go jako zwykłego bandytę i alkoholika, którego na mieście wołali Paluch. Zawzięty recydywista, lecz o dziwo nigdy wcześniej nie posunął się do ciężkiego uszkodzenia ciała. Powzięliśmy więc tezę, że tym razem zwyczajnie mu odbiło. Ze słów naczelnika Broniewskiego wynikało, że nie dalej jak w zeszłym tygodniu mężczyzna ten był przesłuchiwany w naszej komendzie w charakterze podejrzanego w sprawie o kradzież. Broniewski przez chwilę uczestniczył w tamtym przesłuchaniu i najprędzej to było powodem, dla którego tego feralnego dnia Paluch sobie o nim przypomniał. Zaskoczonym policjantom prewencji, którzy zjawili się pod drzwiami jego mieszkania, oznajmił, że jeśli nie z żoną, to tylko z jednym psem może rozmawiać. Z Broniewskim właśnie. Dlatego naczelnik zdecydował się wziąć udział w tej interwencji. Fabryczna to w tamtym czasie była jedna z największych i najuboższych dzielnic Wrocławia. Dawniej była to dzielnica przemysłowa, słynąca m.in. sprężnie funkcjonujących w niej fabryk i zakładów. Wtedy wiele z położonych w tym rejonie miasta pofabrycznych budynków, w tym sporo zrujnowanych kamienic stanowiących dawne robotnicze czynszówki, zostało przez włodarzy przeznaczonych do wyburzenia. Choć niektóre z nich stoją do tej pory. Osobiście jakoś nigdy nie przepadałem za tą dzielnicą. Być może dlatego, że w związku z charakterem swojej pracy sporą jej część poznałem od ciemnej strony. Na pokrytym stertami podwórzu, na które wjechaliśmy, stała już karetka i dwa radiowozy. Zebrało się tam też mnóstwo gapiów. W pobliżu trzepaka, ustawionego w centralnym punkcie podwórza, zgromadził się tabun młodzieży. W końcu był to środek wakacji. Znajdujący się w fatalnym stanie, pozbawiony części frontowej ściany budynek odstraszał samym wyglądem. Obdarte do gołej cegły mury, zwisające z krawędzi dachy strzępy, pokrywające go niegdyś folistej blachy i zabite deskami, co po niektóre otwory okienne, nie wróżyły nic dobrego. To wszystko przypominało scenografię taniego horroru. Widniejące na okolicznych murach wulgarne napisy świadczyły o tym, że obcy nie są w tym miejscu mile widziani, policjanci tym bardziej. Gdy stanąłem w progu tej kamienicy i poczułem wydobywający się z jej wnętrza mdlący odór wilgoci i ludzkiego moczu, po plecach przebiegły mi delikatne ciarki. Chwilę później uświadomiłem sobie, że przecież wnętrze tej ruiny zamieszkują lokatorzy, być może nawet rodziny z dziećmi, w związku z czym ciarki na moich plecach ustały, a zastąpiły je chwilowe dreszcze. Sierżant prewencji, który przywiózł nas na miejsce, jako pierwszy zanurzył się w ciemnym korytarzu. Broniewski zasłonił nos i ruszył w ślad za nim. Ja przekroczyłem progi tej kamienicy jako ostatni i już na wejściu prawie zderzyłem się z wybiegającą z jej wnętrza gromadą rozwrzeszczanych dzieci. Pora jednak odskoczyłem, z trudem zachowując równowagę. Wolno stawialiśmy kroki na zniszczonych schodach, mijając licznie zgromadzonych wewnątrz klatki gapiów. Idący przodem sierżant torował nam drogę, przyświecając sobie służbową latarką.
Nie było tam żadnych lamp, z sufitu zwisały tylko resztki przewodów. Nadrzędnym wrażeń motłochem próbowało zapanować kilku przybyłych wcześniej na miejsce policjantów, lecz ludzie niechętnie reagowali na ich polecenia. Zbyt mocno pożądali rozrywki. W pewnym momencie trzymany na rękach przez jedną z kobiet pies, York z przewiązanym różową wstążką kucykiem, ugryzł jednego z policjantów w rękę, czego przechodząc obok stałem się bezpośrednim świadkiem. Mężczyzna cofnął się kilka kroków, splunął na miejsce ugryzienia, przetarł je i groźnie zmierzył kobietę wzrokiem. Zanim zdążył zareagować, kobieta wycofała się i wraz ze swoim pupilem zniknęła nam z pola widzenia. Przypychankom i wulgarnym odzywkom w korytarzu nie było końca. Na szczęście ostatecznie udało się powstrzymać nieproszonych gości i zatrzymać ich między drugim a trzecim piętrem, uniemożliwiając im wejście na położone wyżej poddasze. W końcu dotarliśmy na miejsce. Tam, w końcu korytarza, u wyłamanych drzwi do jednego z pomieszczeń, oczekiwali na nas trzej kolejni umundurowani policjanci wraz z załogą pogotowia. Widząc, że zbliża się wsparcie, wyraźnie odetchnęli z ulgą. Na pytanie, jak sytuacja, odparli, że mężczyzna odblokował drzwi do mieszkania i można już do niego wejść. Jeden z funkcjonariuszy oznajmił, że tuż przed naszym przybyciem przedarł się do mieszkania, ale agresor, zasłaniając się chłopcem, kazał mu się wynosić. Miał trzymać synowi nóż na gardle, a od czasu do czasu uderzać jego głową o ścianę. Ze słów policjantów wynikało, że chłopiec był przerażony i dość mocno pokiereszowany. Nie było czasu do stracenia. Wyjęliśmy pistolety, podpięliśmy magazynki i przez sporą dziurę w drzwiach weszliśmy do środka. Wcześniej ustaliliśmy, że Broniewski spróbuje go sprowokować, by się na niego rzucił, a ja miałem zaopiekować się chłopcem. Ewentualnie miał skupić na sobie uwagę mężczyzny, a ja w sprzyjającym momencie miałem wyrwać mu chłopca z rąk. W ostateczności miałem agresora zastrzelić i wchodząc tam gotów byłem to zrobić, zwłaszcza, że raczej mogłem mieć pewność, iż nikt nie będzie po nim płakał. Wiem, jak brutalnie to zabrzmiało, ale codzienność policjanta wydziału kryminalnego to krew i łzy, rozpacz i walka z czasem. I nie ma tam miejsca na sentymenty. Weszliśmy do ciemnego pomieszczenia celowo, nie zabierając ze sobą latarek. Wewnątrz panowała straszliwa duchota. Szybko też zorientowaliśmy się, że był to rozległy strych. Tuż przy wejściu znajdowały się dwa duże otwory okienne, z których jeden został szczelnie zabity od wewnątrz deskami. W drugim zachowały się drewniane ramy okien, a w nich niezwykle brudne szyby, przez które do środka wpadały rzadkie promienie słońca. Te przenikały do wewnątrz również przez dziury w blaszanym dachu. I całe szczęście, bo nieco doświetlały pomieszczenie. Na podłodze walały się puste butelki po wódce i puszki po piwie. Koślawe ściany, z których w wielu miejscach wystawały wiązki trzciny, pokrywała wyliniała zieleń krzywo wymalowanej lamperii. Sięgała ona na wysokość barków dorosłego człowieka. Ktoś, próbując na własną rękę przekształcić ten strych w pomieszczenie mieszkalne, nieszczególnie się wysilił. Nie zadał sobie nawet trudu, by pokryty dziurawą blachą dach oddzielić od reszty pomieszczenia, choćby prowizorycznym stropem. Jego brak sprawiał, że pomieszczenie wydawało się być jeszcze większe niż w rzeczywistości. Poruszając się najciszej jak potrafiliśmy, wolno zakradliśmy się ku jego centralnej części. W pewnym momencie, w ubogim świetle jedynej żarzącej się pod sufitem żarówki, dostrzegliśmy sylwetkę rosłego mężczyzny. Siedział przy okrągłym drewnianym stole, na którym leżał kuchenny nóż i stało kilka butelek. Był nagi od pasa w górę i cały mokry od potu. Tuż za nim, obok prowadzącego na dach szerokiego ceglanego komina, stał pokraczny piec kaflowy. Ktoś, kto wymurował go w tamtym miejscu, ewidentnie nie miał pojęcia o fachu z Duna i stawianiu pieców. Wokół niego walały się bryły węgla i zalegał stos popiołu. W tym popiele leżała kobieta, nie dawała oznak życia. Około 40-letni mężczyzna, głowę miał spuszczoną w dół, a oczy zamknięte, sprawiał wrażenie śpiącego. Obok niego stał zupełnie nagi, przerażająco szczupły chłopiec i cicho łkając patrzył na nas swoimi szeroko otwartymi z przerażenia oczami. Twarz miał całą zakrwawioną. Do dziś pamiętam, jak silne wrażenie wywarł na mnie ten obrazek. Broniewski porozumiewawczo na mnie spojrzał, a potem przytykając sobie palec do ust, dał chłopcu do zrozumienia, żeby milczał. W pewnym momencie spróchniała deska w podłodze, na której nieopatrznie stanąłem, mocno się ugięła i głośno zaskrzypiała. To wystarczyło, by zaalarmować drzemiącego mężczyznę, który nagle otworzył oczy. Prawdopodobnie przyzwyczajony do przebywania w ciemności, natychmiast złapał ostrość widzenia.
Brutalnie przyciągnął chłopca do siebie, chwycił leżący na stole nóż i przyłożył mu go do gardła. Ryknął, że mamy natychmiast się wynosić, inaczej załatwi go podobnie jak kobietę. Broniewski zwrócił się wtedy do niego po ksywce. Spytał go, czy czuje się już tak bardzo zdegenerowany, że byłby w stanie zamordować własnego syna. Spytał go też, czy marzy mu się zostać mistrzem sudoku w pojedynczej celi. Paluch go rozpoznał, oznajmił, że zażyczył sobie widzenia z nim, by móc pokarmić sobie pieska z ręki. Dodał, że kryminał też jest dla ludzi. Wtedy ja się włączyłem. Poinformowałem go, że już zarobił dychę i to też wyłącznie pod warunkiem, że kobieta wciąż żyje. Potem trzymając pistolet wycelowany w jego głowę, obiecałem mu, że jeśli zrobi krzywdę chłopcu, to on sam żywy nie opuści tej nory. Jeszcze w trakcie wypowiadania przeze mnie tych słów mężczyzna wściekle zaryczał, po czym cofnął się ciągnąc za sobą chłopca, by moment później z impetem uderzyć jego głową o piec. Chłopiec zawył z bólu, a dudniący dźwięk rozniósł się po całym pomieszczeniu. Słyszeli go też nasi koledzy oczekujący z odsieczą w korytarzu. Broniewski kazał mu przestać, wciąż do niego mówił, ale ten nic sobie z tego nie robił. Paluch kilka razy spytał, gdzie jest jego żona. Chwiał się na nogach, był mocno pijany. Naczelnik kolejny raz oznajmił mu, że jeśli nie puści chłopca, to resztę życia spędzi w celi o czerstwym chlebie i czarnej kawie. Niestety nic do niego nie docierało. Sytuacja była bardzo nieciekawa, momentami wydawała nam się beznadziejna. Przestraszyłem się i drgnął mi palec na spuście, kiedy przyciągnął chłopcu ostrzem noża po policzku, a spod niego popłynęła krew. Wtedy byliśmy już pewni, że zwariował. Musieliśmy to natychmiast zakończyć. W pośpiechu szukaliśmy wyjścia z tej sytuacji. Jak się szczęśliwie okazało, pomógł nam w tym sam chłopiec, drogojciec przyduszał ręką. W pewnym momencie, ku naszemu zaskoczeniu, gwałtownie wyśliznął się z jego uścisku, obrócił się i z całej siły kopnął go w kolano. Ten nie stracił równowagi, a co więcej podniósł w górę ostrze noża. Natychmiast oddałem w jego kierunku dwa strzały. Pierwszy okazał się niecelny, wystrzelony przeze mnie pocisk przeleciał obok jego ramienia i trafił w piec. Kolejny trafił go w obojczyk i powalił na podłogę. Szczęśliwie nóż wypadł mu z ręki. Broniewski nie strzelił w ogóle, jego pistolet się zaciął. Przerażony hukiem wystrzałów chłopiec zamarł w bezruchu pod ścianą, a my ruszyliśmy w kierunku agresora. Do środka wbiegli też policjanci oczekujący na korytarzu. Wszyscy jak jeden mąż rzuciliśmy się na niego. Po chwili pięciu mężczyzn dociskało jego głowę do podłogi z taką siłą, że jego prawy łuk brwiowy eksplodował, zalewając mi dłonie krwią. Wił się i wył z bólu, z trudem chwytał powietrze. Nie zważając na nic, zakuliśmy go w kajdanki. Kiedy sytuacja była już opanowana, wziąłem chłopca za rękę i wyprowadziłem na korytarz. Tam przekazując go załodze pogotowia zauważyłem, że nosił na ciele ślady przypalania papierosami. Dowiedziałem się też, że miał na imię Łukasz. Gdy wróciłem do pomieszczenia, zostałem poproszony przez Broniewskiego, abym na jakiś czas je opuścił, co też nie ukrywając zadowolenia natychmiast uczyniłem. W końcu mogłem odetchnąć świeżym powietrzem. Będąc już na podwórzu, przystanąłem przy jednym z radiowozów i zapaliłem papierosa. Kiedy kwadrans później pracownicy pogotowia w asyście naszych chłopaków znosili mężczyznę do karetki, miał połamane obie ręce, a jego upchnięta twarz przypominała zlepek świeżo posiekanego na tatara mięsa. Był też nieprzytomny. Jak udało mi się dowiedzieć, wyrwał się prowadzącym go policjantom i zwyczajnie spadł ze schodów. Przynajmniej tak później zeznało sześciu funkcjonariuszy. Gdy w oczekiwaniu na naczelnika spacerowałem potem po podwórzu, podeszła do mnie starsza kobieta w okularach. Widziałem ją, jak wychodziła z drzwi wiodących do kamienicy, którą sam niedawno opuściłem. Trzymała w ręce pustą siatkę na zakupy. Kobieta była na tyle niska, a siatka na tyle długa, że ciągnęła ją za sobą po ziemi. Bez choćby cienia nieśmiałości uniosła w górę dłoń, po czym położyła ją na moim przedramieniu i mocno się mnie chwyciła. Wzniosła się na palce, szepcząc mi do ucha, że ma nadzieję, iż załatwiliśmy go na amen, bo życia tu z nim nie mieli. Byłem na tyle zaskoczony jej słowami, że nie zdołałem wymyśleć żadnej sensownej odpowiedzi. Uśmiechnąwszy się do niej, bez słowa przycisnąłem jej dłoń do swojej ręki i wraz z nią ruszyłem w kierunku, w którym wcześniej szła. Starając się utrzymywać jej tempo, odprowadziłem ją aż do ulicy. Tam zwolniłem jej rękę, a ona poklepała mnie po piersi i złowieszczo chichocząc pod nosem, udała się w kierunku pobliskiego supermarketu. Wcześniej, z wyrazem triumfu na twarzy, powiedziała jeszcze, że przez tego wariata była wtedy bez śniadania. W
końcu na podwórzu zjawił się i Broniewski. Oznajmił, że sierżant, z którym przybyliśmy na miejsce, odwiezie mnie do komendy, a on sam jeszcze tam zostanie, by dopełnić formalności w obecności prokuratora. I na tym mógłbym zakończyć moją opowieść, lecz uważam, że winien jestem naszym słuchaczom wyjaśnienia, gdyż pewnie wielu z nich zastanawia się, dlaczego akurat ta historia ma dla mnie szczególne znaczenie. Otóż ten uratowany wtedy przez nas chłopiec jest dziś moim synem. A przynajmniej ja czuję się jego ojcem, gdy mówi do mnie tato. Kiedy opowiedziałem tę historię mojej ówczesnej narzeczonej, z którą z różnych przyczyn nie mogliśmy mieć własnych dzieci, doszliśmy do wniosku, że moglibyśmy się nim zaopiekować. Odnalezienie go w jednym z domów dziecka, dokąd trafił, nie zajęło mi dużo czasu. Wyobraźcie sobie państwo, że podczas naszego pierwszego widzenia podszedł do mnie i powiedział: dziękuję, że mi pan wtedy pomógł. A gdy kilka sekund później zobaczyłem, jak mojej żonie płyną po policzkach łzy, wiedziałem, że sprawa jego przez nas adopcji jest już przesądzona.